Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Michał Nowak i witam w kolejnym odcinku cyklu Raport z Frontu. Cyklu, w którym przedstawiam Państwu bieżącą sytuację strategiczną i militarną na frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej. A dzisiaj przedstawię Państwu sytuację na frontach wojny w 18 dniu po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ale zanim przejdziemy do omówienia bieżącej sytuacji na frontach, zachęcam Państwa do rozważenia wsparcia naszej działalności. Działamy dzięki Państwa zaangażowaniu, dzięki Państwa wsparciu również finansowemu, materialnemu. Za wszelkie wsparcie z serca dziękujemy. To właśnie dzięki Państwa zaangażowaniu możemy rozwijać naszą działalność i możemy produkować codzienne raporty z frontu, w których przedstawiamy Państwu bieżącą sytuację, która ma miejsce w trakcie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Zachęcam również Państwa do subskrybowania naszego kanału. Powoli zbliżamy się do 10 tysięcy subskrypcji i wierzę, że z Państwa pomocą szybko osiągniemy ten wynik. Zachęcam również Państwa do komentowania i polubienia tego nagrania oraz do zajrzenia do pozostałych wyprodukowanych przez nas nagrań. Głównie chodzi mi w tym momencie o wywiady z ekspertami w poszczególnych dziedzinach związanych z konfliktem, z wojną na Ukrainie. Przeprowadzaliśmy rozmowy między innymi z Marcinem Krzyżanowskim dotyczącą reakcji Iranu na wojnę na Ukrainie, czy z doktorem Karolem Wasilewskim dotyczącą reakcji Turcji na rosyjską inwazję. I już na sam koniec zachęcam Państwa również do zajrzenia na nasz portal Nowy Ład www.nlad.pl, gdzie pojawił się już szereg artykułów publicystycznych dotyczących właśnie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ale kończąc ten przydługi wstęp, przechodzimy już do rzeczy. Jeżeli chodzi o front południowy, na jego zachodnim odcinku nie odnotowujemy praktycznie żadnych zmian. Wojska rosyjskie, które zatrzymały się pod Mikołajowem kilka dni temu, cały czas stoją na swoich pozycjach, nie próbując podchodzić bliżej miasta. Podobnie uderzenie na Woznesień zostało przez Ukraińców zatrzymane, a siły rosyjskie, które atakowały w kierunku Krzywego Rogu, wydaje się, że były zbyt słabe, aby podchodzić bliżej do miasta, natomiast osiągnęły one granice pomiędzy dwoma obwodami i zbliżyły się niebezpiecznie blisko Krzywego Rogu, natomiast na ten moment raczej nie ma zagrożenia rosyjskim uderzeniem w kierunku na miasto, bo oddziały stacjonujące po zachodniej stronie Dniepru, które wyszły z miasta Cherson, są po prostu zbyt słabe, aby móc atakować jednocześnie w dwóch lub nawet trzech kierunkach, bo przecież mamy dwa uderzenia na sam Mikołajów i próbę obejścia miasta z północy. Patrząc dalej na wschód, jeżeli chodzi o Zaporoże, to wojska rosyjskie zatrzymały się na kilka kilometrów pod Zaporożem. Wiele map wskazuje na to, że wojska rosyjskie stacjonują nieco na północ od miasteczka Wasiliwka, natomiast w rzeczywistości te wojska rosyjskie są troszkę dalej wysunięte na północ, dochodząc do pierwszych przedmieść Zaporoża, natomiast nie ma w tym momencie zagrożenia atakiem na miasto, bo wojska rosyjskie są w tym momencie zbyt słabe, aby próbować zdobywać Zaporoże. Wydaje się, że dopiero po ewentualnym opanowaniu Mariupola wojska z tego rejonu mogły być przerzucone na północ, właśnie w kierunku Zaporoża, celem próby obejścia, zdobycia lub też odcięcia tego miasta. Przechodząc dalej na wschód, ten obszar, który tutaj, ten klin ukraiński, on tak naprawdę nie istnieje. Te wioski, te miejscowości są pod kontrolą rosyjską albo są po prostu pod niczyją kontrolą, natomiast nie ma na tym obszarze wojsk ukraińskich. No, często wiele z tych miejscowości po prostu nie posiada niczyjej kontroli, bo Ukraińcy się z nich wycofali, a Rosjanie nie zdobywają przecież każdej miejscowości, skupiają się na głównych drogach, głównych szlakach zaopatrzeniowych, którymi będą mogli dalej posuwać się na północ, na zachód, natomiast wiele z tych miejscowości jest po prostu omijanych, no ale nie znaczy to tego, że są one pod kontrolą ukraińską, bo Ukraińcy się z nich wycofali już wcześniej. W rzeczywistości front przebiega również daleko dalej na północ od Wołnowachy i dziennie Rosjanie są na tym obszarze w stanie przesuwać front na północ o około 5-10 kilometrów. Dzisiejsze raporty wskazywały na to, że Rosjanie przesunęli się
o kolejne około 10 kilometrów na północ, sukcesywnie zdobywając teren, natomiast no nie ma jeszcze mowy o jakichś nagłych postępach. Wydaje się, że te będą możliwe dopiero po opanowaniu w sytuacji w Mariupolu. A przechodząc właśnie do sytuacji w mieście, to jak widzą Państwo, atak rosyjski ma miejsce na kilku kierunkach. Natomiast przede wszystkim odbywa się on wzdłuż linii morza w kierunku na wschodnie dzielnice miasta, gdzie Rosjanie zdołali przejąć część wschodnich dzielnic Mariupola i podobnie na zachodzie, próbując wbić się w ukraińską obronę nad drogą M14. Tutaj również Rosjanie odnoszą pewne sukcesy, natomiast te sukcesy okupione są dość znacznymi stratami. Każdego dnia ukraińscy żołnierze broniący Mariupola publikują zdjęcia zniszczonych rosyjskich wodzów opancerzonych, zniszczonych rosyjskich czołgów, ale również zdjęcia wziętych do niewoli rosyjskich żołnierzy, którą i wczoraj, i dzisiaj pewną liczbę jeńców Ukraińcy w Mariupolu wzięli. Natomiast te sukcesy lokalne, te zniszczone rosyjskie pojazdy, wzięci do niewoli żołnierze, nie zmieniają ogólnej krytycznej sytuacji miasta, które pozbawione jest prądu, pozbawione jest wody, gazu, pozbawione będzie niedługo zaopatrzenia, głównie dla dziesiątek tysięcy cywilów, którzy pozostali w mieście i nie mogli zostać ewakuowani na zachód, tudzież na wschód. Po prostu nie zmienia to jednak faktu, że mieszkańcy nadal są w Mariupolu ze względu na to, że wszelkie konwoje humanitarne, które miały do miasta dotrzeć, były po drodze zatrzymywane z uwagi na trwające działania zbrojne na północ od miasta. Stąd też cywile nadal pozostają w Mariupolu i konieczność zapewnienia im dobrobytu, dobrostanu, po prostu zaopatrzenia ich w żywność i w wodę też zmniejsza zaopatrzenie będące w posiadaniu czy to dyspozycji żołnierzy. Wydaje się, że niestety Mariupol może upaść w ciągu najbliższych kilku dni, tym bardziej, że Rosjanie są w stanie bardzo powoli, ale zdobywać kolejne obszary miasta, a wojska ukraińskie broniące Mariupolu nie są w stanie przecież otrzymywać żadnego zaopatrzenia, gdyż linia frontu przebiegająca na północ od miasta no jest już oddalona o dobre 40-50 kilometrów. Wczoraj wieczorem pojawiły się informacje ze strony ukraińskiej o wielkim ukraińskim kontruderzeniu, które miało odzyskać błyskawicznym natarciem Wołnowachę, a następnie przebić się do samego miasta Mariupol. No natomiast, jak się już dzisiaj rano okazało, była to ofensywa mająca miejsce tylko w mediach społecznościowych, głównie na Twitterze. Nie ma mowy o żadnej próbie, nie było w ogóle żadnej próby ukraińskiego uderzenia, natomiast pojawiają się sygnały dotyczące tego, że być może ukraińscy żołnierze będą próbowali wybić się klinem z miasta Mariupol, natomiast jest to równie mało prawdopodobne, posiadają oni już na tyle skąpe siły, że próba przebicia się na północ jest bardzo mało prawdopodobna, więc żołnierze broniący miasta będą walczyć do końca albo po prostu do wytracenia wszelkich zapasów. W każdym razie no, obrona miasta umożliwia ukraińskim żołnierzom utworzenie nowej linii obrony na północ od tego miasta, więc każdy dzień ich desperackiej obrony jest znaczący dla ogólnych wysiłków ukraińskiej armii. Przechodząc dalej na wschód w kierunku Doniecka, no, tutaj obserwujemy cały czas starcia wojsk rosyjskich i prorosyjskich oddziałów z Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. W tym momencie głównymi kierunkami natarcia wojsk rosyjskich jest z jednej strony Awdijiwka, którą Rosjanie próbowali zdobyć już wczoraj i dzisiaj, natomiast na ten moment, w którym nagrywam dla Państwa ten raport, Awdijiwka nadal jest w rękach ukraińskich. Frontalny atak z Doniecka na Awdijiwkę nie powiódł się, no z uwagi również przede wszystkim na to, że Ukraińcy są tam dość dobrze okopani i przygotowani do obrony na tym kierunku. Natomiast atak w kierunku Siewierodoniecka przynosi pewne rezultaty dla strony rosyjskiej, bo pierścień kleszczy zaciskających Siewierodoniec
z każdą godziną się po prostu wzmacnia i Rosjanie wchodzą do powoli na przedmieścia Siewierodoniecka. Sytuacja obrońców jest tutaj dramatyczna. Przechodząc dalej na północ w kierunku miasta Izium, o którym mówiłem Państwu od kilku dni, tu Rosjanie próbowali atakować od północy celem zajęcia właśnie Izium i wejścia później na tyły wojsk ukraińskich broniących Słowiańska, Kramatorska i na tyły ogólne wojsk ukraińskiej operacji antyterrorystycznej w Donbasie. Wedle pojawiających się dzisiaj nagrań Rosjanie mogli nawet zdobyć Izium, natomiast przedstawione przez stronę rosyjską nagrania nie były w stanie jednoznacznie potwierdzić nam tego, czy Rosjanie zdobyli całe Izium, czy też tylko przejęli pełną kontrolę nad północną częścią miasta i nie zdołali przekroczyć rzeki Doniec. Niemniej walki o Izium cały czas się toczą. Toczą się również walki w okolicy Izium, bo Rosjanie próbują atakować również drugą grupą na zachód od Izium, drugą drogą, która również biegnie w kierunku na Słowiańsk, więc potencjalnie gdyby Rosjanie osiągnęli sukces na tym odcinku, to mogliby wejść na tyły obrońców pod Izium. Na ten moment nie mamy większych zmian na froncie właśnie w Donbasie, natomiast powinniśmy cały czas obserwować właśnie sytuację w Siewierodoniecku, w Liszczańsku, w Izium, gdzie trzeci, czwarty dzień z rzędu trwają krwawe starcia, trwają próby zdobywania tych miejscowości przez stronę rosyjską. Te zyski terytorialne dla Rosjan są bardzo niewielkie, ale Rosjanie trwale posuwają się naprzód, zdobywając kolejne tereny i zbliżając się już do choćby właśnie do Siewierodoniecka. Dzisiaj pojawiły się informacje odnośnie tego, że Rosjanie mają powoli wkraczać już na teren tej miejscowości, ale takie informacje pojawiały się również wczoraj. Także na ten moment jedno, co jest pewne, to tyle, że Siewierodoniec nadal jest pod kontrolą ukraińską, natomiast ze strony samych Ukraińców pojawiały się, ukraińskich żołnierzy, którzy bronią tych terenów, pojawiały się takie wpisy w mediach społecznościowych, że powoli kończy im się amunicja i nie są w stanie skutecznie przeciwdziałać przewadze rosyjskiej, głównie w artylerii. Te miasta są ostrzeliwane bardzo poważnie przez rosyjską artylerię konwencjonalną i rakietową. Wobec takiej siły ognia Ukraińcy nie mają za bardzo możliwości przeciwdziałania. Przechodząc na północ w kierunku Charkowa, Sum, tutaj nie odnotowujemy żadnych zmian. Rosjanie wycofali znaczną część swoich oddziałów spod Charkowa i spod Sum, kierując je w kierunku Kijowa, także na tych obszarach, tak jak mówiłem Państwu już wczoraj, nie powinniśmy spodziewać się większych zmian terytorialnych, ewentualnie lokalnych kontruderzeń ukraińskich, które rzeczywiście mają miejsce i Ukraińcy odzyskują część miejscowości wokół Charkowa i Sum, natomiast nie możemy też spodziewać się wielkiej ukraińskiej kontrofensywy, bo na to po prostu wojska ukraińskie stacjonujące po wschodniej linii Dniepru nie mają po prostu odpowiednich środków. Jeżeli chodzi o Czernichów i Kijów, dzisiaj nie odnotowywaliśmy tutaj żadnych praktycznie zmian. Pod Czernichowem ukraińscy obrońcy po raz kolejny zdołali zadać wojskom rosyjskim dość znaczne straty. Mieliśmy nagrania zniszczonych czołgów, bojowych transporterów opancerzonych rosyjskich właśnie w okolicach Czernichowa. Wszelkie próby zdobycia miasta na tym etapie należy raczej włożyć między bajki. Nie spodziewajmy się większych zmian terytorialnych, natomiast Rosjanie próbują w pełni odciąć Czernichów i podzielić ten worek, który udało im się to otoczyć lub praktycznie otoczyć, bo ten kocioł moglibyśmy raczej przyrównać do durszlaku, który jako dziurawy nie jest pod pełną kontrolą wojsk rosyjskich. I przechodząc ostatecznie do Kijowa, tutaj również nie odnotowujemy zmian. Rosjanie, którzy dotarli na przedmieścia Browarów, zatrzymali się i dzisiaj nie była podejmowana kolejna próba uderzenia na Browary. Podobnie te działania na wschód od Browarów w kierunku Baryszówki również zostały przez Rosjan dzisiaj zastopowane. Rosjanie nie podejmowali większych prób
uderzenia na pozycje ukraińskie. Być może wynika to z konieczności podciągnięcia zaopatrzenia, sprowadzenia świeżych sił, a te z pewnością na Ukrainę zmierzają, bo mieliśmy wczoraj i dzisiaj szereg nagrań zarówno z terytorium Federacji Rosyjskiej, jak i Białorusi, które przedstawiały nam kolumny wojsk rosyjskich zmierzające w kierunku Ukrainy. Także Rosjanie sprowadzają świeże siły, nie wiemy w jakiej sile, nie wiemy, jak znaczne są te oddziały, natomiast wiemy jedno, wiemy, że część z tych oddziałów stanowią oddziały czeczeńskie, które kierowane są w dwóch kierunkach. Na to wskazywały po prostu miejsca, w których uchwycono te czeczeńskie kolumny. Jedna zmierzała w kierunku Kijowa, a więc tam, gdzie już czeczeńskie oddziały stacjonują na zachód od ukraińskiej stolicy, w okolicach Hostomelu, Irpienia i na południe od tych miejscowości, a druga czeczeńska kolumna zmierzała w kierunku Donbasu, być może właśnie po to, żeby wesprzeć żołnierzy samozwańczych Ludowych Republik Donieckiej i Ługańskiej, którzy próbują zdobyć od kilku dni rejon ukraińskiej operacji antyterrorystycznej, czyli miasto Siewierodoniec, Kramatorsk, Słowiańsk. Także być może właśnie sprowadzenie świeżych rosyjskich sił pozwoli Rosjanom na przełamanie ukraińskiej obrony w tych rejonach, no bo jak Państwo widzą i słyszą, od kilku dni mówię o tym, że Rosjanie próbują te miejscowości zdobywać, natomiast te postępy są bardzo, bardzo niewielkie. Tak? Rosjanie posuwają się naprzód w kierunku choćby Siewierodoniecka, ale te postępy są bardzo, bardzo niewielkie. Nie udaje im się podejść pod samo miasto, mimo tego, że pojawiały się już wczoraj raporty odnośnie tego, że wojska rosyjskie wkroczyły do Siewierodoniecka, to nie zostały one potwierdzone. Ukraińcy odparli prawdopodobnie te uderzenia, więc być może sprowadzenie właśnie świeżych sił pozwoli przychylić niestety Rosjanom szale zwycięstwa na swoją stronę. Z dzisiejszych ważniejszych informacji mieliśmy uderzenie rosyjskich rakiet w pobliżu Lwowa na jedną z baz, w której wcześniej ukraińscy żołnierze szkoleni byli przez żołnierzy Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wedle różnych pojawiających się raportów zginąć miało tam od 30 do 180 osób. No, strona rosyjska twierdzi, że wspomniana baza była obszarem, w którym gromadzeni byli zagraniczni ochotnicy mający wziąć udział w walkach po stronie ukraińskiej. No i również w tej bazie miał być przetrzymywany sprzęt wojskowy, który Ukraińcy otrzymywali z państw zachodnich. No, strona ukraińska nie potwierdza tych informacji odnośnie zaatakowania bazy, w której stacjonować mieli zagraniczni ochotnicy, natomiast ze strony samych zagranicznych ochotników pojawiały się dzisiaj w mediach społecznościowych informacje właśnie o zniszczeniu bazy, w której stacjonowali, i w tych atakach wedle również tych zagranicznych ochotników zginąć miało kilkudziesięciu z nich. Także powinniśmy więcej dowiedzieć się na przestrzeni najbliższych kilku godzin, kilku dni. No niemniej wydaje się, że Rosjanie próbują właśnie przeciwdziałać docieraniu wsparcia ze strony państw zachodnich w kierunku Ukrainy, stąd atakowane są właśnie być może obszary, w których stacjonują zagraniczni ochotnicy i w których gromadzone jest uzbrojenie przekazywane Ukrainie. No ale z drugiej strony możliwe również jest to, że cała historia jest elementem rosyjskiej wojny informacyjnej, natomiast biorąc pod uwagę wpisy w mediach społecznościowych zagranicznych ochotników, którzy potwierdzali fakt uderzenia na ich bazę przez rosyjskie rakiety, no to raczej mamy sytuację bardziej jasną. Za dzisiaj Państwu serdecznie dziękuję. To by było tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie kolejnego dnia walk na wszystkich frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej. Po raz kolejny nie odnotowujemy większych ruchów ze strony wojsk rosyjskich, no ale niezmiennie pojawiają się informacje dotyczące tego, że Rosjanie przerzucają kolejne siły w kierunku Kijowa na wschód i na zachód od miasta. Natomiast na dzień dzisiejszy nie mieliśmy żadnych większych prób
przejmowania terenu ze strony wojsk rosyjskich, nie mieliśmy próby ataku na umocnienia ukraińskie wokół Kijowa, to też być może to uderzenie nastąpi dopiero w ciągu najbliższych kilku godzin czy kilku dni, a być może wszelkie informacje dotyczące gromadzenia sił przez wojska rosyjskie jest również elementem wojny informacyjnej jednej czy drugiej strony. No tych nie możemy być zawsze pewni wszelkich informacji, które do nas docierają z oficjalnych czy nieoficjalnych źródeł obu stron tego konfliktu. Także musimy mieć na uwadze to, że wiele rewelacji czy informacji, które są publikowane na oficjalnych i nieoficjalnych kanałach informacyjnych zarówno Rosji, jak i Ukrainy, jest prawdopodobnie elementem wojny informacyjnej, mającym na celu właśnie wprowadzić pewne zamieszanie w szeregach przeciwnika, wzmocnić własne morale, osłabić morale przeciwnika. Także no, często jest tak, że wiele z tych informacji później jest weryfikowany i okazuje się, że były one nieprawdziwe. Ale na tym zakończymy dzisiejszy raport, a ja słyszę się z Państwem już jutro. Do usłyszenia.